Pastor Roger Kuhn. Wykład 9. Siostra White miała do czynienia również z tymi dwoma grupami ludzi w swoim czasie. She pled with her church. Ona błagała zbór. Stay in the middle of the road. Stójcie na środku drogi. If it's a narrow road, jeśli jest to wąska droga, the middle of the road is the farthest you can get from either ditch. To jest to, to najdalsze miejsce od jednego i jak też i od drugiego rowu. And she pled with our people to avoid extremes. I błagała nasz lud, ażeby unikali skrajności. Hermeneutics seeks to give us some tools to solve our problems. Hermeneutyka właściwie daje nam pewne narzędzia, którymi możemy się posłużyć, ażeby uniknąć tych skrajności. And hermeneutics asks the question. Hermeneutyka stawia pytanie. What does the prophet mean by what the prophet says? Co prorok ma na myśli, wypowiadając dane słowa? A visitor came to New York City from Eastern Europe. Kiedyś pewien człowiek przyjechał ze wschodniej Europy do Nowego Jorku. He was able to read English. Potrafił czytać po angielsku. He was able to speak it. Potrafił posługiwać się, mówić tym językiem. Which is more than I can do with Polish. Czyli więcej potrafił, niżeli ja po polsku. I am slowly learning how to sing out of the Polish songbook. Ja powoli uczę się śpiewać ze śpiewnika polskiego. But I haven't the faintest idea what the words mean. Ale nie mam najmniejszego pojęcia, co znaczą te słowa. Well, this man was better off than I. No więc ten człowiek był w lepszej sytuacji niż ja. He could both read and speak English, although it was not his native tongue. On umiał czytać, mówić po angielsku, mimo że to nie był jego ojczysty język. Now, in New York City, as in many big cities of the world, w Nowym Jorku, jak w wielu wielkich miastach świata, we have an underground system of public transportation. Mamy system podziemnego transportu. I have been in the one in London. Byłem w takim metrze w Londynie. I have not been in the one in Paris or Moscow. Nie byłem w Paryżu czy w Moskwie. But they have them in many great cities. Ale w wielu wielkich miastach jest metro, ten system podziemnego transportu. Maybe someday you will have one in Warsaw. Może już niedługo będziecie mieli w Warszawie. The visitor from Europe was down below the ground on the platform. A więc ten gość z Europy był w podziemiach na peronie. And he was waiting for the underground tram to come. I czekał na metro, na pociąg, że przyjedzie. And standing off to one side, i stojąc po jednej stronie, was a police officer, zauważył policjanta, who was there to make sure that there wasn't any trouble, który kontrolował, żeby tam nie było jakichś problemów, and to be helpful if he could. I żeby w razie potrzeby mógł pomóc. He noticed the visitor from Europe, zobaczył tego człowieka z Europy, was standing there, który tam stał. A tram would come up, jak pociąg nadjechał, but he didn't get on. A on nie wsiadł. And it went. I odszedł. Another came up. Później przyjechał następny pociąg. Opened its doors. Drzwi się otwarły. He didn't get on. Ale ten znów nie wsiadł. At first the policeman thought he was waiting for a particular coach. Więc początkowo ten policjant pomyślał, że prawdopodobnie czeka on na jakiś specjalny wagon. But after about a half hour, ale mniej więcej po pół godziny, the man wasn't getting on. Ten człowiek dalej nie wsiada. So the policeman went over to him. Więc policjant podszedł do niego. He touched him on the arm. Dotknął go, ujął go za rękę. Is there a problem? I mówi, czy jest jakiś problem? May I help you? Może ja bym mógł panu w czymś pomóc. And the man said, yes, there is a problem. A ten człowiek mówi, tak, mam pewien problem. But I don't think you can help me. Ale nie wiem, czy pan mi może pomóc. Well, what is your problem? No a o co chodzi? My problem is, I don't have a dog. Mówi, na nieszczęście ja nie mam psa. And the policeman said,
What's that got to do with getting on the tram? A policjant śmiechnął się i mówi, a co to ma wspólnego z siadaniem do pociągu? And he pointed to a sign. A wtedy ten pokazał na znak. And the sign said, gdzie widniało? I will quote it for you exactly as it read in English. A dosłownie tutaj zacytuję, jak to jest po angielsku podane. Dogs must be carried in the coaches. Psy należy przewozić w wagonach. And he said, I don't have a dog. On mówi, a ja nie mam psa. Now his problem was not that he was illiterate. He could read. Problem nie polegał na tym, że on nie był człowiekiem wykształconym, przecież potrafił czytać. His problem was not that he couldn't read English. He could. Problem nie polegał na tym, że on nie potrafił czytać po angielsku, bo potrafił. He could read the sign. Potrafił przeczytać ten napis. He knew what the sign said. I wiedział, co ten napis głosi. But he didn't understand the meaning of the sign. Ale nie rozumiał znaczenia tego napisu. Now the sign said, a na tym znaku było wypisane, dogs must be carried in the tram. Psy należy przewozić w wagonach. And he thought he couldn't get on unless he was carrying a dog. A więc on rozumiał, że nie może wsiąść, jeżeli nie będzie miał psa. Now that's what the sign said. Mniej więcej tak ten napis głosił. It wasn't what the sign meant. Ale przecież nie o to chodziło. What it meant was this. O co chodziło? If you have a dog with you. Chodziło o to, że jeśli masz psa ze sobą, then you must carry it while you are in the tram. To musisz go trzymać, gdy jesteś już w wagonie. That's what it meant. O to właściwie chodziło. But that isn't what it said. Ale nie tak zrozumiał ten gość. And the man thought he couldn't get on without carrying a dog. On uważał, że nie może wsiąść do wagonu, jeśli nie ma psa ze sobą. Well, sometimes we have those kind of problems with the Bible. Czasami my mamy tego rodzaju problemy z Biblią. Let me give you an example. Pozwólcie, że dam wam przykład. I taught for 11 years on the religion faculty of Pacific Union College. Ja uczyłem przez 11 lat na Wydziale Religii w Pacific Union College. It is located in Northern California. Znajduje się to college w północnej Kalifornii. And the provincial capital is about 35 or 40 kilometers away. A do stolicy stanu jest jakieś 30-35 kilometrów. The town of Napa. Miasto nazywa się One day, one of my students came. Któregoś dnia przyszedł jeden ze studentów, waving a piece of newspaper from the night before. I w ręce trzymał gazetę z poprzedniego dnia. And he showed it to me. Pokazał mi ją. I had already seen it because I subscribed to the newspaper. Ja ją zresztą miałem już, ponieważ ja miałem subskrypcję tych gazet. There was a big advertisement. I tam była wielka reklama. And an evangelist of a denomination, Sunday keeping denomination called Church of Christ, no, Church of God. Ewangelista z kościoła, tak się to nazywa, Church of God, czyli Kościoła Bożego. Announced that he was going to hold two meetings on two succeeding Thursday nights. Podawał, że będzie miał dwa spotkania, dwa kolejne czwartki. On the first Thursday night, pierwszy czwartek wieczorem, he was going to destroy our doctrines. Miał on zburzyć nasze zasady wiary. On the second Thursday night, he was going to destroy our prophet. A w drugi czwartek miał zniszczyć naszego proroka. And when he got done, there would be nothing left of the Adventist Church. I gdyby mu się to udało, to by nic już nie zostało z Kościoła Adwentystów. The boy was very agitated. Ten chłopiec był bardzo podenerwowany. He was almost near a panic. Niemal wpadł w panikę. His hand trembled as he held the newspaper. Ręce mu trzęsły się, gdy trzymał tą gazetę. Brother Kuhn, bracie Kuhn, what are we going to do? Co my zrobimy? I looked at him. Ja popatrzyłem na niego. I smiled. Uśmiechnąłem się. I said, I don't know what you're going to do. Powiedziałem, no nie wiem, co ty masz zamiar robić.
But I know what I'm going to do. Ale powiedziałem, wiem, co ja mam robić. I'm going to go. Ja pójdę. I wouldn't miss this for the world. O, nie mogę utracić takiego spotkania. And I did go. I poszedłem. Both Thursday nights. Byłem w oba czwartki wieczorem. He started out the second Thursday night like this. W drugi czwartek zaczął mniej więcej tak. The Adventist Church is a false church. Kościół Adwentystów to fałszywy kościół. I'm going to give you one reason tonight. Dzisiaj podam wam jeden z powodów. Right now. Od razu teraz. And having given that, I don't really need to give you any more reasons. A mówi, jeśli wam to pokażę, to już nie muszę pokazywać innych powodów. Though I will. Ale zrobię to jednak. But my first reason that the Adventist Church is the false church. W każdym razie teraz podam wam pierwszy powód, dlaczego Kościół Adwentystów jest fałszywym kościołem. They have been breaking a commandment of Paul for 150 years. Oni łamią przykazanie, które dał Paweł. Łamią go już około 150 lat. Paul gave a commandment. Paweł dał takie przykazanie. Let the women keep silent in church. Niech kobiety milczą w kościele. Their church was founded by a woman. A ich kościół został założony przez kobietę. And she broke that commandment every Sabbath for 70 years. I ona łamała to przykazanie przez 70 lat. And he said, I don't need to give you any other evidence that it's a false church. Więc mówię, właściwie nie powinienem wam podawać już żadnych innych dowodów na to, że jest to kościół fałszywy. You can go to any Adventist church today. Możecie pojechać do jakiegokolwiek zboru adwentystów dzisiaj. And even though their founder is dead, they are still breaking the commandment. I mimo że ich założycielka już dawno nie żyje, to oni nadal łamią to przykazanie. Now let me ask you a question. No więc pozwólcie, że ja postawię wam pytanie. Did Paul say that women should keep quiet in church? Czy Paweł powiedział, że kobiety powinny milczeć w zborze, w kościele? Powiedział czy nie? Yeah, he sure did. Tak, oczywiście. Twice. Dwa razy. Once to Corinth. Raz do Koryntian. Once to Ephesus. A raz powiedział to, będąc w zborze w Efezie. In 1 Timothy. Pisze o tym w liście do Tymoteusza. Now, w pierwszym liście. Was our church founded by a lady? No, czy kościół nasz był założony przez kobietę? Was it? Tak? Well, we in the Adventist Encyclopedia. W encyklopedii adwentystycznej. It says there are three founders of the Adventist Church. Jest powiedziane, że trzech było takich założycieli kościoła adwentystów. James and Ellen White and Joseph Bates. Jakub, Ellen White i Joseph Bates. She was one of the three founders. A więc była ona jedną z trzech osób założycielskich. Did she preach on Sabbath? Czy ona wygłaszała kazania w sobotę? Did she? Tak? Yeah, she sure did. Tak, oczywiście. Do women get up to teach in Adventist churches today? Czy kobiety wstają i nauczają w zborach adwentystycznych dzisiaj? Do they? Tak. Do you have lady Sabbath school teachers in Poland? Czy wy macie na przykład nauczycielki w szkole sobotniej w Polsce? Do you? Tak. Do you have lady Sabbath school superintendents in Poland? A czy macie na przykład kierowniczki szkoły sobotniej w Polsce? Do you have those? Yes, we have. All right. Then you are breaking a commandment of Paul. No więc łamiecie przykazanie Pawła. How do you answer that? Więc jak odpowiecie na to, ten zarzut? You may never have had to answer it before. Może nie mieliście na to odpowiedzi wcześniej. But when you get in the ministry, you may have to answer that. Ale gdy rozpoczniecie pracę jako kaznodzieje, powinniście mieć taką odpowiedź. Paul does say, let the women keep quiet in church. No a Paweł mówi, niech kobiety milczą w zborze. How do you interpret that? Jak więc interpretujecie tę wypowiedź? Many years ago, wiele lat temu, about the time that Paul was going to a martyr's death, kiedy Paweł już stał przed męczeńską śmiercią, there was a man in Spain, był pewien człowiek w Hiszpanii, whose name was Quintilian. Który nazywał się Quintilian. He was a teacher. On był nauczycielem. He was a teacher of public speaking. Był nauczycielem retoryki. And he went to Rome. On udał się do Rzymu. To establish a school of oratory.
ażeby założyć szkołę oratorów. He was a very famous man. Był to bardzo znany człowiek. And if you go into the reference library of a university today, i gdybyście sięgnęli do zbiorów w bibliotece, you may be able to uniwersyteckiej, find, you may be able to find 12 volumes of his teachings. To byście stwierdzili, że jest 12 tomów nauk, które on przekazał. Quintilian had one statement he made often to his students. Quintilian jedno zdanie takie bardzo ważne podał swoim studentom. He said to them, powiedział, it is not enough that you be understood by your hearers. Not enough. Nie wystarczy, abyście byli rozumiani przez waszych słuchaczy. Now it's good. Jest to dobre. But it's not enough. Ale to nie wystarcza. You must go further. Musicie pójść dalej. They must not only understand you. Słuchacze nie tylko muszą was rozumieć. But you must make it impossible. Ale ty musisz się starać. For them to misunderstand you. A żeby oni ciebie źle nie zrozumieli. Now it is possible. Jest możliwe. For two people. Że dwie osoby. To take the same material. Będą miały ten sam materiał. Identically the same material. Identycznie taki sam materiał. And come to two very different conclusions. A dojdą do dwóch zupełnie różnych wniosków. What is the problem? Na czym więc polega problem? Hermeneutics. Na hermeneutyce. What does the prophet mean by what the prophet says? Mianowicie, chodzi teraz o to, co rzeczywiście prorok miał na myśli, wypowiadając dane słowa. I'm going to share a little story with you. Podzielę się z wami pewną małą historią. I think you may like it. Może wam się spodoba. In fact, I am afraid that you may like it too much. Właściwie to obawiam się, że za bardzo będzie się wam podobała. You may like it so well, you forget the lesson that it teaches. Może się wam tak bardzo spodobać, że zapomnicie o lekcji, którą ona ma przekazać. So before I tell you the story, I am going to tell you the lesson. A więc zanim opowiem tę historię, to najpierw powiem o lekcji, jaka z niej powinna wypłynąć. Two people. Otóż dwoje ludzi can take the identical same data, może mieć te same przekazy, te same dane and come to two different conclusions. I może dojść do dwóch różnych wniosków. The story is about a pope named Leo the Ninth. A więc historia mówi o papieżu Leonie IX. He lived in the 11th century. Żył on w IX wieku. There were a lot of Jews. W XI wieku. A lot of Jews in Rome then. W Rzymie było wtedy wielu Żydów. And the cardinals of the Catholic Church didn't like the Jews. A kardynałowie Kościoła katolickiego nie lubili ich. They found them very troublesome and irksome. Uważali, że spowodują bardzo wiele problemów. So they said to the Pope. Więc powiedzieli do papieża. According to the story. Tak mówi ta historia. We've got to get rid of the Jews in Rome. My musimy pozbyć się Żydów z Rzymu. Well, the Pope says I can't just do it out of hand. A papież mówi, no nie mogę tego od razu tak zrobić. We'll have to give them a test first. Musimy najpierw zrobić im egzamin. He said, we will ask the Jewish community. Zapytamy Żydów. To send one man to represent them. Poprosimy Żydów, ażeby każdej gminy wysłali jednego przedstawiciela. I will ask him three questions. A ja będę stawiał pytania. If they answer all three questions correctly, jeśli na te trzy pytania odpowiedzą poprawnie, they may stay. To będą mogli pozostać. But if they miss even one, ale jeśli na jedno odpowiedzą źle, all the Jews must then leave Rome. To wtedy wszyscy Żydzi muszą opuścić Rzym. The cardinal said, you are going to prepare the test? The pope? Kardynał zapytał papieża, czy on przygotuje ten sprawdzian? I will prepare the test. Powiedział, tak, ja go przygotuję. So he sent a letter to the chief rabbi of the synagogue. Więc wysłano listy do głównych rabinów. And told him what was going to happen.
do głównego rabina w Rzymie i powiedzieli mu, jak się do nich odniosą. And he said, you must send one man to represent all the Jews. Tam było napisane, że papież chce, ażeby wysłali człowieka, który będzie reprezentował Żydów. And he must get all three right, or you people have to leave Rome. I on musiał odpowiedzieć na trzy pytania, bo jeśli by nie odpowiedział, to Żydzi by musieli opuścić Rzym. So the rabbi called the Jewish people together, his congregation. A więc rabin zwołał wszystkich Żydów. He told them what the Pope's letter said. Powiedział, co przekazano mu w liście papieskim. And there was an uproar. O, i było wielkie poruszenie. And somebody called out. I wtedy ktoś zawołał. And they said, i powiedział, well, rabbi, you're going to have to be the one to go. O, rabinie, ty pójdziesz tam, ty musisz iść. The rabbi didn't want to go. Rabin nie chciał iść. And he protested. Zaczął protestować. I'm just the rabbi of this congregation. Powiedział, ja jestem rabinem, ale tylko dla tego tutaj ludu, tego zgromadzenia. The Pope is the head of the whole civilized world. A papież jest głową całego cywilizowanego świata. So someone else said, więc ktoś inny powiedział, well, we'll have to send a scholar of the Talmud. Musimy w takim razie wysłać jakiegoś znawcę Talmudu. They're good at reasoning. On dobrze rozumował. But there was a scholar there and he didn't want to go. No, ale był tam taki specjalista, tylko nie chciał pójść. He says, what do you mean? Mówi, tak, no właściwie o co chodzi? The Pope has been educated by the greatest scholars of all time. Widzicie, papież jest największym znawcą wszystkich czasów. I'm no match for that. Ja nie mogę się z nim równać. Well, in the confusion, no i w tym zamieszaniu, they heard a voice from the back of the room. Ktoś z tyłu pomieszczenia powiedział, a little man, a był to niewielki człowiek, whose name was Moishi, nazywał się Moishi, he was a tailor, był krawcem, and he called out, to on tak z tyłu się odezwał, all right, I'll go. Mówi, ja pójdę. I've been answering foolish questions from Christians all my life. Ja odpowiadam chrześcijanom na głupie pytania przez całe życie. What's three more? A więc cóż to dla mnie trzy dodatkowe? Well, it was ridiculous, but he did indeed go. No, śmieszne to było oczywiście, ale on zdecydował się pójść. The Pope received him in his audience room. Papież przyjął go w pokoju recepcyjnym. He explained the ground rules. Przedstawił mu podstawowe zasady. Moshe had to get all three questions correct. Mówi, Moshe, ty musisz odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania poprawnie. Moshe nodded and he said, okay, get started. A Moshe kiwnął głową tylko, okej, okay, możemy zaczynać. The Pope pointed one finger at Moshe. Papież wyciągnął palec w kierunku Moshe. Moshe looked at it. On popatrzył na niego. And responded. I odpowiedział. By pointing two fingers at the Pope. Wskazując dwoma palcami na papieża. The Pope was startled. Papież zdumiał się. That's right, he said. Mówi, słusznie. But you've got to get the other two right. Ale masz jeszcze dwa pytania. For the second question, drugie pytanie. The Pope raised his arms up over his head to form a great circle. Mianowicie w drugim tym zagadnieniu papież podniósł ręce do góry i utworzył takie koło. Moshe took a look at that. Moshe popatrzył na to. And he pointed at the ground in a very determined way. I pokazał na ziemię w bardzo zdecydowany sposób. The Pope was really startled. Papież naprawdę zdumiał się. That's right too. Mówi, słusznie. But you've got to get the third one. Ale masz jeszcze jeden problem do rozwiązania. So the Pope reached under his robes. Papież sięgnął rękami pod swe szaty. And he pulled out an apple. I wyciągnął jabłko. Moshe looked at it. Moshe popatrzył na nie. And then he went to his little satchel. A później podszedł do swojej siatki. And he pulled out some matzo. This is a flat unleavened bread, Jewish bread. I wyciągnął macę, taki żydowski chleb. The Pope looked at it. Papież popatrzył. He says, you're right on that one too. I mówi, i tym razem znów zdałeś. Your people may stay in Rome. Twoi ludzie mogą pozostać w Rzymie. Moshe went out one door.
Mosze wyszedł jednymi drzwiami, and the cardinals came in another door. A drugimi drzwiami weszli kardynałowie. They said, are they going to leave? I mówią, no jak, zostają Żydzi? The Pope said no. They got all three answers correct. Czy Żydzi muszą opuścić Rzym? On mówi nie. Bo Mosze odpowiedział na wszystkie pytania dobrze. The most astounding thing I've ever seen. To jest najbardziej zdumiewająca sprawa, jaką kiedykolwiek spotkałem. He said, I put out one finger. Mówi, ja pokazałem palcem jednym. Meaning that there is but one God. Chciałem przez to powiedzieć, że jest tylko jeden Bóg. He put out two fingers. A on wyciągnął dwa palce. Saying yes, but the Father and Son are as one. Ale stwierdził, że Ojciec i Syn to są jedno. Then I formed a great circle in the air with my arms. A gdy podniosłem ręce do góry i utworzyłem takie koło, meaning that there is unity only in heaven. Stwierdzające, że jedność jest tylko w niebie. But he said by pointing to the ground. A on wskazał na ziemię. Yes, but the kingdom of God is on earth. Powiedział tak, ale Królestwo Boże jest na ziemi. Then I pulled out this apple. Później ja pokazałem jabłko. As an example of that terrible heresy. Na dowód strasznej herezji. That some people say the world is round. Która twierdzi, że świat jest okrągły. But he brought out a dull, flattened disc. A on wyciągnął taki płaski chleb. Proving that the world is flat. Pokazując, dowodząc, że świat jest płaski. In the meantime, Moshe returned to the Jewish temple. W międzyczasie Mosze przyszedł do świątyni żydowskiej. Everything there was in confusion. Wszyscy tam byli zmieszani. Moshe said to them, don't get so excited, we're staying. A Mosze mówi, nie denerwujcie się tak bardzo, my tu zostajemy. The people were incredulous. You mean you beat the Pope? Nie mogli mu uwierzyć. Mówią, czy ty chcesz nam dowieść, że ty jesteś papieżem? Of course. On mówi, oczywiście. You have to know how to handle these Christians. Trzeba wiedzieć, jak się obchodzić z chrześcijanami. Well, what happened? They demanded. A oni domagali się od niego odpowiedzi, mówią, coś ty zrobił. Well, said Moshe. Moshe mówi, he pointed one finger toward me. On pokazał jednym palcem w moim kierunku, wskazał. Meaning, I'm going to poke out your right eye. To mniej więcej znaczyło, ja ci wyjmę twoje oko. I pointed two fingers at him. A ja wtedy wyciągnąłem dwa palce. Meaning, I'm going to poke out both of your eyes. A to miało znaczyć, to ja ci wyjmę oba oczy. Then he went like this with his hands. A później on podniósł do góry ręce. Meaning, I'm going to round up all the Jews in Rome and throw you out. To mniej więcej miało znaczyć, ja zbiorę wszystkich Żydów i wywalę ich. And I pointed to the ground. A ja pokazałem na ziemię. Saying, we're going to stay right here. I to miało znaczyć, a my tu zostaniemy. Then he took out his lunch. A później on wyciągnął swoją kanapkę. So I took out my lunch. Więc ja też wyjąłem swoją. Now it's a nice story. To bardzo ładna historia. In fact, it's too nice. Może za ładna. And I am afraid that you will enjoy the story and forget the lesson. Tylko boję się, że wy będziecie pamiętać tę historyjkę, ale zapomnijcie o lekcji z niej wypływającej. I will repeat the lesson. Więc ja bym chciał powtórzyć myśl tę ważną. It is possible for two people to take identical data. Dwoje ludzi może mieć te same wiadomości. And come to two very different conclusions. A dojść do dwóch różnych wniosków. This afternoon and tomorrow afternoon. Dzisiaj po południu i jutro po południu. I am going to give you three rules of interpretation. Chciałbym podać wam trzy zasady interpretacji. I didn't invent them. To nie ja je wymyśliłem. I wish I had. Chociaż chciałbym, żebym to był ja. But I'm not that smart. Ale ja tak zdolny nie jestem. But I am smart enough to recognize good material when I see it. Ale jestem dostatecznie zdolny, ażeby zauważyć, czy jest to dobry materiał. And these are very good. I muszę powiedzieć, że jest on bardzo dobry. They were prepared by Dr. T. Housel Jameson.
Przygotowany został ten materiał przez T. Hazela Jamisona. He wrote two books, and I think you have both of them in your library. On napisał dwie książki, a sądzę, że one są w waszej bibliotece. One is on Bible doctrines called Christian Beliefs. Jedna dotyczy naszych zasad biblijnych i nazywa się Chrześcijańskie zasady wiary. The other is on the spirit of prophecy. A druga książka na temat ducha proroctwa. It is called A Prophet Among You. Nosi tytuł Prorok między wami. I think I saw it on the shelf. Zdaje mi się, że widziałem na półce te książki. In that book, otóż w tej drugiej książce Dr. Jamison devotes one whole chapter. Dr. Jamison poświęca cały rozdział to the question of hermeneutics. Kwestii hermeneutyki. And he gives three rules. I podaje trzy zasady. But rule number one. Więc pierwsza zasada. Take all that the prophet says. Weźcie wszystko, co mówi prorok. On whatever topic you are studying. Wszystko jedno, co studiujecie. Take all that he says. Wszystko, co Ellen White mówi. Before you draw your final conclusion. A więc trzeba uwzględnić wszystko, co Ellen White mówi, zanim wyciągnie się ostateczny wniosek. Sometimes people take one or two statements. Czasami ludzie opierają się na jednym czy innym, drugim jakimś zdaniu. And that's exactly the problem I had to meet in the south of Poland, Sabbath evening and Sunday evening. I muszę powiedzieć, że z tym się właśnie problemem spotkałem w sobotę czy w niedzielę na południu Polski. Somebody took a couple of statements from Mrs. White. Ktoś wyciągnął parę wypowiedzi Ellen White. They didn't take all that she said on the subject. A nie uwzględnili wszystkich wypowiedzi na dany temat. And out of a couple of statements, i z tych paru wypowiedzi they built a great theological mountain. Zbudowali wielką górę teologiczną. And I had to tear the mountain down. A ja musiałem tę górę zrównać. Because it did not represent Mrs. White, doesn't represent the Bible. Dlatego, że nie takie jest zdanie ani Ellen White, ani Biblii. And if the two men who have been pushing this false doctrine, a dwaj mężczyźni, którzy tę doktryny chcieli podkreślać, one is an American and one is an Australian, takie fałszywe doktryny głoszą dwaj ludzie, dwaj mężczyźni, jeden z Australii, drugi ze Stanów Zjednoczonych. If they had taken all that Mrs. White says, gdyby oni wzięli pod uwagę wszystko, co mówi Ellen White, they could not have come to their wrong conclusion. To by nie doszli do takich błędnych wniosków. Now the Bible advocates this simple method, number one. Biblia podaje taką prostą zasadę. In the 28th chapter of Isaiah, 28 rozdział Księgi Izajasza, verse 10 and again verse 13, wiersz 10, a później 13. It says line upon line, line upon line, here a little and there a little. To jest powiedziane trochę tu, trochę tam. Now, on some topics, when you are studying Mrs. White, gdy studiujecie pisma Ellen White na niektóre tematy, you can get all that she has written very quickly, to przecież bardzo łatwo jest zobaczyć, co Ellen White mówi we wszystkich jej pismach na dany temat. Because on some topics she has written very little. No, na niektóre tematy pisała bardzo niewiele. In 15 minutes you can find everything she has to say on the subject. I w ciągu 15 minut przeczytajcie wszystko, co ona pisała na dany temat. On other subjects, inne tematy, you could take a year of Sabbath afternoons. Są znacznie obszerniej opisane i trzeba było całych lat, żebyście spędzili czytając sobotę po południu. And you still wouldn't have examined everything she said about that. Jeszcze nie doszlibyście końca tego, co Ellen White na ten temat pisała. Let me give you some examples. Może podam wam przykłady. Are you aware that Mrs. White says, czy wy wiecie, że Ellen White mówi, that there is going to be a special resurrection, że będzie specjalne zmartwychwstanie at the end of time,
przy końcu czasu. Just before Jesus returns? Przed powtórnym przyjściem Jezusa? Are you aware of that? Czy wy wiecie o tym? Some of you may not be. Może niektórzy nie wiedzą. I was in Africa several years ago. Ja kilkanaście lat temu byłem w Afryce. And I shared with the African pastors some of this. I mówiłem o tym niektórym pastorom. And when I finished my presentation, I left the lecture hall. A gdy skończyłem wykład i wyszedłem z sali, and the next man came. Przyszedł pewien człowiek. They wouldn't let him begin his lecture. Przyszedł człowiek, który miał mieć kolejny wykład, ale nie dali mu rozpocząć nawet tego wykładu. Before you begin, zanim zaczniesz, we want to ask you a question. Chcemy postawić ci pytanie. Brother Kuhn was just here. Przed chwilą był tu brat Kuhn. He taught something very strange. I on uczył czegoś dziwnego. We think he's wrong. Myślimy, że on się myli. We think this is false doctrine. Uważamy, że jest to fałszywa nauka. Well, what did he teach you? A czego on uczył? He said, on powiedział, that Mrs. White said, iż siostra White powiedziała, and she based it on four Bible verses, a ona opierała się na czterech tekstach biblijnych, that just before the second coming, otóż miała ona powiedzieć, że przed powtórnym przyjściem Jezusa there's going to be a special resurrection, będzie specjalne zmartwychwstanie, in which three groups of people are going to be raised to life, podczas którego trzy grupy ludzi powstaną. Just before Jesus comes. I będzie to jeszcze przed przyjściem Jezusa. We never heard that. A myśmy nigdy tego nie słyszeli. We think he's wrong. Uważamy, że on się myli. We think he's teaching heresy. Myślimy, że on uczy herezji. And the speaker said to them, i wtedy ten mówca powiedział, he is not wrong. On się nie myli. He's telling you the truth. Mówi wam prawdę. It's in Ellen White's writings. Tak, i podają pisma Ellen White. And she quotes four verses in the Bible to back it up. I zacytował też te cztery teksty biblijne. I've discovered a lot of Adventists don't know about this. Ja stwierdziłem, że wielu Adwentystów o tym nie wie. She has two statements. Ona podaje dwa takie oświadczenia. One is in early writings. Jedno jest we wczesnych pismach. The other is in great controversy. A drugie miejsce jest w wielkim boju. They say almost the same thing. Prawie te same myśli tam występują. In great controversy she talks about a group of people. W wielkim boju ona mówi o grupie ludzi. Some years later, after she had had more visions, w późniejszych latach, kiedy miała więcej widzeń, she was writing about it in great controversy. Pisała o tym wielkim boju. And she said there are three groups. I stwierdziła, że będą trzy grupy. Many Adventists don't even know about this. Wielu Adwentystów nie wie nawet o tym. Mrs. White said, siostra White powiedziała, in early writings, we wczesnych pismach, just before the second coming, krótko przed powrotem Jezusa, there will be a special resurrection, będzie specjalne zmartwychwstanie. And all those who have died since 1844, i wszyscy ci, którzy zmarli od 1844 roku, keeping the Sabbath under the third angel's message, którzy święcili sabat i wierzyli w trójanielskie poselstwo, all of those people who are going to be saved will be raised before Jesus comes. Ci wszyscy, którzy mają być którzy mają być zbawieni, powstaną przed powtórnym przyjściem Jezusa. So that they can actually see the second coming. A żeby mogli zobaczyć powrót Jezusa. Now, at the second coming, when he's here, a gdy będzie powrót, powtórne przyjście Jezusa, we'll have the first general resurrection, będzie pierwsze to ogólne zmartwychwstanie. And then the righteous will come up. Wtedy to powstaną sprawiedliwi. But none of those will see him come because he'll already be here when he raises them. Tylko, że nikt z ich nie zobaczy przyjścia Jezusa, bo gdy oni powstaną, to Jezus już tu będzie. At the end of the millennium, a pod koniec tysiąclecia, the third coming of Christ, będzie trzecie przyjście Jezusa. There's going to be another resurrection, i wtedy będzie kolejne zmartwychwstanie.
All the wicked will come up in that one. Wtedy powstaną wszyscy bezbożni. But they won't even see the third coming. He'll already be here when he raises them. Ale oni nie zobaczą nawet tego trzeciego przyjścia Jezusa, bo gdy zmartwychwstaną, to Jezus już będzie tu. But this little group of Adventists, a ta grupa, niewielka grupa Adwentystów, they kept the Sabbath under the third angel's message since 1844, która od 1844 roku święciła sabat, they died, a gdy oni zmarli, they are going to be raised before the second coming. Oni powstaną przed powtórnym przyjściem Jezusa. Before the first general resurrection of the righteous, zanim nastąpi pierwsze ogólne zmartwychwstanie sprawiedliwych. And they will witness the second coming. I oni będą świadkami powtórnego przyjścia Jezusa.